Cześć, tu Chemia z Pasją, Kinga Cordier, witam Cię serdecznie. Dzisiaj specjalnie dla Ciebie zadanie 23, które pochodzi z matury CKE 2012. Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne grupowe wybranych węglowodorów i chloropochodnych węglowodorów. Przedstawiono dokładnie 6 wzorów. Mamy wskazać parę związków, które są względem siebie izomerami szkieletowymi, oraz parę związków, które są względem siebie izomerami podstawienia. Podaj numery oznaczające wzory tych związków. Jeśli chodzi o izomery, to musimy pamiętać, że izomery mają ten sam wzór sumaryczny. Izomery szkieletowe różnią się budową szkieletu węglowego. I tutaj chodzi zarówno o budowę, zarówno w łańcuchu, jak i w pierścieniu. Jeśli chodzi o izomery podstawienia, izomeria położenia, innymi słowy, i ten rodzaj izomerii uwzględnia różne miejsce przyłączenia podstawników do szkieletu węglowego. Najpierw musimy sobie spojrzeć na każdy związek z osobna i ustalić jego wzór sumaryczny. Jeśli chodzi o ten pierwszy związek, zliczymy sobie ilość atomów węgla C5H12. W przypadku drugiego związku tych węgli również mamy 5, ale jest 11 atomów wodoru i 1 atom chloru. Czyli to być może tutaj będziemy szukali do pary związków izomeru podstawienia. Związek trzeci C5H12, związek czwarty C6H13. Cl, związek piąty C6H14 i związek szósty C5H11Cl. Więc teraz już łatwo widzimy, że izomerami szkieletowymi są związki pierwszy i trzeci. Ich szkielety rzeczywiście wyglądają zupełnie inaczej, natomiast wzory sumaryczne są identyczne. Więc jest to związek pierwszy i trzeci. Z kolei izomery podstawienia to będzie związek drugi i związek szósty. Ich wzory sumaryczne również są identyczne, czyli związek drugi i związek szósty. Dziękuję. Jeśli Ci się spodobał ten krótki filmik, obejrz proszę kolejny i zaproś do tego swoich znajomych.